Już ci daję Izę. Zgubiła się Beata. Jakbyś mogła powiedzieć, że tym to ma być. Piętro wyżej, sala numer 3. Halo, piętro wyżej, sala numer 3. 15 piętro, sala numer 3. Chodź, chodź, dzięki. To już jesteś nasypana. Dobrze, przepraszam was bardzo, już słuchajcie, trzeba pokierować jeszcze tymi, których księżyc dzisiaj w rybach zmulił, tak jak mnie, ale mam nadzieję, że zaraz księżyc w baranie nas wszystkich podniesie. Dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się tym, w jaki sposób czytać i w jaki sposób odnajdywać klucze do aspektów dużych w horoskopie, przede wszystkim urodzeniowym, ale też w każdym innym rodzaju horoskopu. Pytanie moje jest takie, czy wszyscy z grubsza znają swój horoskop urodzeniowy albo są w stanie go chociaż w jakikolwiek sposób przeczytać? Czy są osoby, które są kompletnie początkujące? Kompletnie, czyli tak, że w ogóle nie czyta pani wysłuchu? Nie. Nie, dobrze, to będę się starała tak wszystko tłumaczyć, żeby można było potem się, że tak powiem, włączyć i odnaleźć. Nie, no nie ma tak, że się nie przejmę kimś, słuchajcie. Każdym się przejmę tutaj na sali, bo zależy mi, cześć, cześć Beata, zależy mi na tym, żebyśmy dzisiaj sprawnie i do przodu się poruszali. Więc jakby takim tytułem wprowadzenia, słuchajcie, aspekty planet to jest sedno horoskopu, prawda? Dlatego, że na poprzednich zajęciach zajmowaliśmy się tym, w jaki sposób te najważniejsze czynniki horoskopu nakładają się na siebie, prawda? Czyli mówiliśmy sobie o tym, że horoskop urodzeniowy czytamy jak takiego pewnego rodzaju warstwy, które się na siebie nakładają. Czyli mamy horoskop, który jest podzielony na 12 znaków zodiaku. Ci, którzy astrologią dopiero zaczynają się interesować, przede wszystkim kojarzą swój urodzeniowy znak zodiaku, czyli to jest ten znak, w którym mamy Słońce. Ale oprócz tego w horoskopie uczestniczą jeszcze pozostałe planety oraz światło, czyli Księżyc i inne elementy horoskopu, które niekoniecznie muszą siedzieć w tym samym znaku, w którym mamy Słońce, tylko mogą być rozrzucone po pozostałych znakach zodiaku. Prawda? Czyli jak czytamy horoskop urodzeniowy, już na takim profesjonalnym poziomie, a nie takim, prawda, jakby podstawowym, czyli tym, który się opisuje w gazetach, tam gdzie czytamy horoskop taki, prawda, jakby dla 12 znaków zodiaku, to on koncentruje się na Słońcu. Jak robimy horoskop profesjonalnie, to musimy jakby zająć się oceną tego, w jakich znakach zodiaku są inne planety, oraz jakie relacje pomiędzy tymi planetami będą w horoskopie zachodziły. Prawda? Dlatego, że pamiętamy, że Słońce to jest ta nasza główna tożsamość, Merkury – sposób, w jaki myślimy, Wenus – sposób, w jaki odczuwamy piękno albo w jaki sposób go potrzebujemy, Mars – sposób, w jaki wyrażamy swoją energię, Jowisz – to jest planeta, która zapewnia nam optymizm do pokonywania przeszkód, Saturn – to jest planeta, która zabiera nam optymizm do pokonywania przeszkód. I jakby widzimy, że każda z tych funkcji może przede wszystkim wyrażać się poprzez znak zodiaku, w którym się znajduje. Przy aspektach również będzie to miało, cześć Krzysztof, witamy, też będzie to miało bardzo duży wpływ na sytuację, dlatego że przy aspektach, o czym będziemy mówić w dalszej części naszego wykładu, będziemy brać pod uwagę siłę planety, prawda? Ponieważ wiemy o tym, że planety w różnych znakach zodiaku czują się różnie. Prawda? Czyli możemy mieć taką sytuację, że mamy Wenus na przykład w znaku wagi, gdzie jest bardzo silna, czyli to piękno będziemy wyrażać w sposób bardzo łatwy i przyjemny, a może być tak, że trafi nam się Wenus w znaku barana, gdzie, żeby zostać Marilyn Monroe, będziemy musieli zmienić włosy z rudych na blond, prawda? Zrobić sobie nos, biust i zęby, ale, że tak powiem, no nie znaczy to, że sukcesu nie osiągniemy, a wręcz przeciwnie. Więc dlatego, słuchajcie, jakby nie jest tak prosto, prawda, jakby w samą teorię aspektów wejść, dlatego że trzeba to wszystko, kiedy czytamy horoskop urodzeniowy, powolutku wziąć pod uwagę. Więc przede wszystkim, prawda, jakby widzimy, że planety z racji tego, że poruszają się po niebie jedne szybciej, inne wolniej, mogą być w różnych znakach zodiaku. I teraz, słuchajcie, czasami planety nie będą się ze sobą w żaden sposób komunikować i łączyć, czyli będą sobie działały trochę jak takie wyspy, które są całkowicie niezależne od innych elementów horoskopu. Będziemy mieli taką sytuację wtedy, kiedy planeta nie jest w aspekcie z innymi planetami w horoskopie. Prawda? Czyli możemy mieć taką sytuację, że ona się nie komunikuje, ponieważ istotą aspektów planetarnych jest nastąpienie takiego momentu, w którym funkcje dwóch planet będą się ze sobą w jakiś sposób mieszać. Prawda? Czyli aspekt oznacza, że jedna planeta wpływa na drugą planetę. Prawda? Czyli nie mamy takiej sytuacji, że wisi sobie na przykład taka Wenus w baranie, prawda, spokojnie, generalnie luźno i generalnie nic tam, prawda, jakby nie zaburza jej istnienia w tym znaku barana, tylko może się wydarzyć taka sytuacja, że na przykład jest w aspekcie do Jowisza, więc będzie śmielsza,
albo jest w aspekcie do Jowisza, więc do Saturna, więc będzie bardziej nieśmiała. Prawda? Więc jakby widzimy już, że na to, jak planeta w naszym horoskopie urodzeniowym się wyraża, wpływa bardzo mocno znak zodiaku, w którym się znajduje, prawda? Dlatego że znak zodiaku buduje ramy dla jej siły. Prawda? A pamiętamy, że im silniejsza planeta, tym łatwiej funkcje, które reprezentuje, są przez nas w życiu wyrażane. Prawda? Czyli jakby przede wszystkim siła planety. A druga rzecz, która na planetę wpływa, to jest aspekt, w którym się znajduje. I kolejne rzeczy oczywiście to są domy horoskopu, w które dzisiaj nie będziemy wchodzić i różne tam, prawda, jakby inne dodatkowe historie, które do oceny siły planet też są uznawane. Więc możemy założyć, że aspekt, taka jest definicja najczęściej podawana aspektów, to jest odległość między planetami, która umożliwia ich wzajemny wpływ na siebie. Ta, ponieważ nie ma tak, że wszystko wpływa na wszystko cały czas, prawda, jakby i tak samo, tylko musi nastąpić pewien szczególny warunek, prawda, jakby w kosmosie, który mówi nam o tym, że jakby ta komunikacja między planetami jest możliwa. I oczywiście, słuchajcie, jak to w przypadku komunikacji, można sobie rozmawiać miło i przyjemnie, a można na siebie wrzeszczeć, albo można się w ogóle nie słuchać, co nie znaczy, że aspekt komunikacji wtedy nie modyfikuje naszego zachowania. Prawda? Więc dlatego, słuchajcie, te różne typy aspektów, o których będziemy zaraz mówić, możemy porównać do różnego typu komunikacji, która i tak wpływa na nasze zachowanie i na nasze postępowanie. Czyli mówiliśmy sobie też na poprzednich zajęciach, że do aspektów, jakby do kwestii tego, kiedy aspekt zachodzi, mamy dwa, cześć, witamy, mamy dwa podejścia. Prawda? Czyli mamy z jednej strony podejście klasyczne, które mówi nam o tym, że aspekty wynikają z układu znaków zodiaku. Prawda? Czyli planety są do siebie w aspekcie, ponieważ znaki zodiaku są położone do siebie w określonej konfiguracji. Tu podawaliśmy taki przykład, że jeżeli ktoś na przykład ma planetę w baranie, prawda, w jakimkolwiek stopniu i generalnie inną planetę ma w znaku bliźniąt, to w klasycznym podejściu będzie pomiędzy tymi planetami sekstyl. Prawda? Dlatego, że znak barana jest w aspekcie sekstylu, czyli odległości 60 stopni do znaku bliźniąt. Natomiast podejście nowoczesne mówi nam o tym, że aspekty nie są związane z relacjami pomiędzy znakami zodiaku, tylko są związane z odległością kątową pomiędzy planetami. Prawda? Czyli będziemy mieli sekstyl pomiędzy jedną planetą a drugą, nie dlatego, że jest sekstyl pomiędzy znakami, tylko dlatego, że jest pomiędzy nimi 60 stopni odległości. Prawda? Więc jakby słuchajcie, kto za którym podejściem podąża, to musimy sobie sami to rozstrzygnąć. Ja, słuchajcie, w moim podejściu łączę podejście klasyczne z nowoczesnym, czyli uważam, że musi być spełniony warunek aspektu pomiędzy znakami, cześć, cześć Marcie, chodź, że musi być spełniony warunek aspektu pomiędzy znakami zodiaku, ale uważam, że musi być też w miarę możliwości spełniony warunek kątowy. Prawda? Czyli jeżeli mam taką sytuację, że Słońce jest w pierwszym stopniu bliźniąt, a na przykład planeta jest w 29 stopniu raka, to uważam, że nie ma pomiędzy nimi sekstylu. Prawda? Ponieważ odległość jest zbliżona do 60 stopni, ale nie ma sekstylu pomiędzy znakiem barana i znakiem raka. Natomiast jak wy będziecie z tego korzystali, to musicie sobie to generalnie, słuchajcie, sami rozstrzygnąć. Więc jakby ja robię taki miks klasycznego z nowoczesnym, ale daję prymat podejściu klasycznemu. Prawda? Czyli jakby trzymam się tego schematu naszego zodiakalnego. I teraz słuchajcie, kiedy aspekt będzie działać, też mamy dwa podejścia. Prawda? Dlatego, że podejście klasyczne mówi nam o tym, że zakres przypisany jest do planety, jaka bierze udział w aspekcie. Czyli Słońce i Księżyc będą miały bardzo szeroki zakres, do 15 stopni. Jowisz będzie miał bardzo szeroki zakres, do 12 stopni nawet. Natomiast pozostałe planety będą sukcesywnie te swoje jakby zakresy miały trochę mniejsze. Podejście nowoczesne za to bardzo silnie też uzależnia to, czy jaką orbę będziemy stosować, czyli ten zakres, od tego, z jakim rodzajem horoskopu pracujemy. Czyli w horoskopie tranzytowym będziemy brali pod uwagę węższe orby, czyli mniejsze zakresy. W horoskopie horarnym również mniejsze orby. Natomiast w horoskopie urodzeniowym spokojnie możemy pozwolić sobie na orby większe. Prawda? Więc jakby tutaj też wam tłumaczyłam na poprzednich zajęciach, że z tej przyczyny ja zawsze walczę z tymi tabelkami, które mamy w programach astrologicznych, ponieważ czasami może być tak, że orba aspektu jest szersza niż to, co macie ustawione w widełkach programu o na przykład 2 minuty, 2 sekundy i tabelka już wam aspektu nie pokaże.
Chociaż czasami jest tak, że on po prostu no, siedzi w horoskopie, jest absolutnie widoczny w zachowaniu. I no słuchajcie, no czasami musimy też patrząc na horoskop dać prymat doświadczeniu. Tak? Czyli na przykład jeżeli ktoś bardzo skupia na sobie uwagę innych ludzi, jest absolutnie przekonany, że jest mistrz świata i okolic, a na przykład Słońce ma w odległości 15 stopni od planety Wenus, no to ani chybi jednak przejawia znaki charakterystyczne dla tej koniunkcji. Chociaż wiele teorii powie wam, że ta orba jest za szeroka. Prawda? Więc dlatego słuchajcie, jakby zawsze trudniej robi się horoskopy ludziom, których nie widzieliśmy albo z którymi nie rozmawialiśmy. Prawda? Ponieważ czasami nie wiemy, czy działanie tego aspektu jest bardzo taki wprost, prawda? Jakby od razu uderzające, czy działanie aspektu gdzieś tam się schowało i wyjdzie nam dopiero w praniu. Natomiast słuchajcie, jakby te dwa podejścia łączy jedna rzecz, prawda? Która jest bardzo ważna i która mówi o tym, że im orba jest ściślejsza, prawda? Czyli jakby im bardziej planety będą spełniać ten warunek, prawda? Jakby tej dokładnej odległości kątowej od jednej do drugiej, tym mocniej wpływ aspektu będzie odczuwalny. Prawda? Dlatego jak zaczynamy interpretację horoskopu, to bardzo dobrze jest zastanowić się, jaki w tym horoskopie jest najściślejszy aspekt. Prawda? Co jest generalnie takie, jak to mówimy w slangu astrologicznym, zerowe, bardzo dokładne. Prawda? Dlatego, że często ten najdokładniejszy aspekt będzie w zachowaniu osoby najbardziej widoczny. Natomiast jeżeli aspekt jest taki, jak ja to czasami mówię, rozlazły, prawda, rozciągnięty, niedokładny, no to wtedy czasami może być tak, że jego wpływ nie będzie tak mocno odczuwalny albo nasili się w życiu danej osoby wtedy, kiedy te planety zejdą się w horoskopie progresywnym, jeżeli są w aspekcie aplikacyjnym, czyli zmierzają jedna do drugiej, a czasami może być tak, że się kompletnie jego wpływ porozjeżdża, jeżeli w progresjach gdzieś tam w trakcie naszego życia ten aspekt aplikacyjny mocno się rozciągnie i planety się rozejdą. Prawda? Dlatego słuchajcie, zawsze wyszukujemy w horoskopie aspektu najdokładniejszego, szczególnie jeżeli będzie on nam angażować planety osobiste albo światło, bo to od razu jest widoczne. Prawda? Czyli jeżeli będziemy mieli do czynienia z człowiekiem, który ma na przykład księżyc w 7 stopniu jakiegoś znaku zodiaku i Marsa, który jest w 8 stopniu jakiegoś znaku zodiaku, prawda? To już widzimy, że bez względu na rodzaj aspektu, ten aspekt będzie bardzo ścisły. Prawda? Czyli widzimy, że Mars będzie bardzo mocno ten księżyc atakować, a księżyc będzie temu biednemu Marsowi bardzo mocno skamleć, żeby go nie atakować, prawda? W związku z czym pewne napięcie w działaniu i w zachowaniu takiej osoby może być bardzo widoczne, jakby odczuwalne, prawda? Bardzo szybko przez nas. Więc dlatego słuchajcie, we własnym horoskopie, to też jest taka praca domowa, od razu patrzymy, który aspekt mam najdokładniejszy. Tak? Dlatego, że on bezpośrednio może wpływać na generalnie nasze zachowanie. Tu zwłaszcza mam taką radę dla posiadaczy koniunkcji, czyli skupiska wielu planet w jednym znaku horoskopu, prawda? Że zawsze jeżeli mamy taką koniunkcję i ona angażuje dużo planet, bo czasami można mieć tak jak ja na przykład mam, prawda? Że mam koniunkcję 5 planet w jednym znaku zodiaku, więc jakby w tej koniunkcji kluczowe jest to, które z tych planet są najdokładniejsze. Prawda? Dlatego, że one jakby będą zmuszone przez tą bardzo bliską odległość do siebie, przez współdziałanie, no i będą musiały sobie te relacje ułożyć jakoś, prawda? A w miarę, słuchajcie, poprawnie. I teraz, jakie mamy rodzaje aspektów? Prawda? Jakby wymieńmy je sobie jeszcze raz i opowiedzmy sobie o nich trochę więcej, jak je jeść, które z nich uważać za dobre i generalnie, które z nich uważać za, nie bójmy się tego słowa, niezbyt dobre. Prawda? Więc tu, słuchajcie, wkraczamy na teren już bardziej zaawansowanej astrologii, w wyniku której muszę wszystkich uprzedzić, że może teraz dochodzić do rażących aktów niesprawiedliwości. Może być tak, słuchajcie, że nie okaże się, że każdy ma super, tylko może się okazać, że niektórzy mają mniej super, prawda? I będą musieli z tym żyć, prawda? I jakoś sobie radzić, więc macie ostatnią chwilę, żeby w razie czego zatkać sobie uszka w oczekiwaniu na wykład Ewy. Słuchajcie tak, koniunkcja. Więc przede wszystkim, słuchajcie, jakby koniunkcja jest aspektem, który potrafi bardzo mocno zdominować całe życie właściciela horoskopu. Tak? Dlatego, że koniunkcja powoduje, że dwie planety siedzą sobie na głowie. Tak? Czyli możemy sobie wyobrazić, że mamy stolik, prawda? Tak jak ten tutaj, i my teraz z Izą jesteśmy w koniunkcji, ponieważ siedzimy koło siebie. Prawda? Nie jest to koniunkcja, słuchajcie, jednostopniowa, bo żeby tak było, ja musiałabym usiąść Izie na kolanach,
albo odwrotnie, co byłoby bardzo trudne, prawda, jakby w przypadku prowadzenia wykładu. Prawda? Czyli jakby zawsze możemy sobie to tak wyobrazić, że w przypadku koniunkcji dwie planety się spotkały, idą ręka w rękę i jedna nie zrobi niczego bez poruszenia drugiej. I nie jest w stanie się od niej uwolnić. Prawda? Czyli tak możemy to sobie wyobrazić, jakbyśmy się urodzili z bratem bliźniakiem siamskim. Chcemy iść na randkę, targamy go na plecach. Prawda? On chce iść na randkę, targa nas na plecach. Prawda? Więc trochę taka, powiedziałabym, sytuacja, która będzie musiała zmusić planety, nie zawsze będzie to łatwe i proste, do jakiegoś rodzaju kooperacji. Prawda? Dlatego, że podejście astrologiczne zakłada nam, że ludzie, którzy nawet mają niesłychanie trudne z naszego punktu widzenia aspekty w horoskopie, muszą jakoś żyć. Prawda? I bardzo często jest tak, że aspekty, które są trudne, no, zmuszają ich do wypracowania sobie jakichś strategii na życie, a horoskop urodzeniowy powie nam, jakie ze strategii życiowych są strategiami wrodzonymi, prawda? Jakby najprostszymi do zastosowania w różnego rodzaju sytuacjach, ponieważ horoskop najmocniej mówi nam o tym, jaki człowiek ma temperament, prawda? A temperament jest własnością wrodzoną. Temperamentu nie da się zmienić, prawda? Jakby nie ma takich ćwiczeń, nie ma takich warsztatów, słuchajcie, które zrobiłyby ze mnie osobę cichą, spokojną i łagodną. Nie ma. Słucham, i płaczliwą, prawda? Nie ma, słuchajcie, takiej możliwości, ponieważ mój temperament jest temperamentem zupełnie jakby odległym. A z kolei z osoby, która jest cicha, skromna i płaczliwa, no nie zrobimy, prawda, generalnie szalonego lwa salonowego, choćby ćwiczyła nie wiadomo ile czasu, prawda? Więc tak można powiedzieć, słuchajcie, że tego, co mamy w horoskopie urodzeniowym, nie przeskoczymy, prawda? Czyli nie zamienimy tego na coś innego. I jak pójdziemy sobie na dowolne warsztaty, jakieś, nie wiem, prawda, wizualizacji, prawda, różnego rodzaju historii, to oczywiście możemy wpływać na to, że te strategie, które w życiu stosujemy, się zmienią albo staną się mądrzejsze, ale generalnie jakby horoskop mówi nam, uświadom sobie, kim jesteś, a będzie ci łatwiej, prawda, a przede wszystkim przestaniesz ze sobą walczyć. A jak przestaniesz ze sobą walczyć, to będziesz mógł różnego rodzaju nawyki i trudne sytuacje zmienić. Prawda? Więc jakby w przypadku tej koniunkcji, od tego właśnie, no, że tak powiem, słuchajcie, fatum astrologicznego, trudno nam się będzie uwolnić, bo te planety zawsze siedzą razem. Prawda? Czyli nie ma koncepcji, żeby się uwolniły jedne od drugiej. Dodatkowo jeszcze na ich wspólny los bardzo mocno wpływa to, że jeżeli znajdują się w jednym miejscu, prawda, jakby w jednym znaku zodiaku, to będą posiadały wspólnego władcę. Prawda? Władca to jest ta planeta, która rządzi danym znakiem zodiaku. Prawda? Czyli jeżeli mamy na przykład koniunkcję Marsa z Księżycem, dzisiaj się przypięłam do tego, słuchajcie, rozwinę tego Marsa z Księżycem na pewno. Jak mamy, słuchajcie, tego Marsa z Księżycem na przykład w znaku Raka, prawda? To która z tych planet jest szefem znaku Raka? Księżyc. Prawda? Czyli kto będzie silniejszym bratem bliźniakiem? Księżyc. Prawda? A jaka będzie pozycja Marsa w tym znaku zodiaku? Kiepściuchna. Prawda? Kiepściuchna. Dlaczego? Bo Mars jest wywyższony w znaku koziorożca, prawda? Czyli tam tupie nogami, bodzie i mówi wyżej koziorożcu, prawda? Generalnie na giewont pomykaj. Prawda? Jak zdobyłeś giewont, to jeszcze wyżej pomykaj. Stale będzie go motywować do działania. Natomiast w znaku Raka Mars jest zrzucony gdzie? Odmęty, prawda, generalnie raczych struktur, a struktury racze są jakie? Rodzinne, prawda, ciepłe, milutkie, prawda, czyli nas Mars w znaku Raka mówi co? Żono, matko, córko numer 1, 2, 3 i synku mój ukochany numer 5, 7, 8 oraz psie, kocie i kucyku, ojciec wyrusza jutro na giewont, prawda, cześć, cześć, zapraszamy. I co w tym momencie, słuchajcie, mówi otoczenie, czyli znak Raka do takiego Marsa? Zostań z nami w domku, prawda? Puszczę go na ten giewont? Nie ma opcji, prawda? Cały chór głośno mówi, ojcze, nie idź, bo niechybnie zginiesz. Prawda? Więc tak możemy powiedzieć, że prawda? Jakby widzimy tutaj przez to porównanie, że znak zodiaku, prawda? Czyli jakby to terytorium, bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób realizujemy potrzeby, które są przez planety pokazywane. Prawda? Dlatego, że planeta Mars zawsze znajdzie sobie jakiś giewont. Natomiast w przypadku, kiedy jest w tym naszym przykładowym raku, no trudno jest na niego wyruszyć, bo nawet jak on już się spakuje i powie, idę na giewont, prawda, to cała rodzina powie, my już też spakowani, nie puścimy cię samego. Prawda? No i po męskiej wyprawie. Więc tak można powiedzieć, prawda, że jakby widzimy to, prawda, że jakby na koniunkcję mocno wpływa władca
I w przypadku każdego aspektu, ale koniunkcji najmocniej i opozycji też, musimy zawsze rozważyć, która z planet jest silniejsza, prawda? Czyli jakby który z tych siamskich bliźniaków będzie tym, który niesie drugiego na plecach. Bo zobaczcie, jak będzie inaczej wyglądała ta sytuacja, kiedy mamy koniunkcję Marsa z Księżycem w znaku barana. Możemy sobie wyobrazić, że nas Mars mówi, idę na Giewont. I co Księżyc na to? Baranie. Musi się pogodzić. Musi się pogodzić, prawda? Ewentualnie może powiedzieć, idź, to ja się tnę. Baran, ostre narzędzia, słuchajcie, nie? I co może więcej zrobić, prawda? Rozpłakać się, zachorować, prawda? Generalnie urządzić scenę, prawda? Natomiast, słucham? Rozbić serwis, prawda? Natomiast generalnie, czy jest silniejszy od Marsa? Nie, prawda? Więc generalnie jakby widzimy już tutaj bardzo ważny wpływ, o czym najczęściej w takich podręcznikach astrologii, takich wiecie, typu po prostu książka kucharska, gdzie mamy cały spis aspektów, nie jest to jasno napisane, prawda? Ale zawsze w przypadku aspektu patrzymy, która planeta jest silniejsza. Prawda? Dlatego, że ta planeta i tak zrealizuje to, co jakby jest jej programem, prawda? Planetarny. Natomiast planeta słabsza, jeżeli nie może działać pełną parą, to co robi? No jak w życiu, prawda? Jak generalnie nie możemy po dobroci, to uciekamy się do czego? Do podstępu, prawda? Brawo, dokładnie, o to słowo mi chodziło. Prawda? Czyli jeżeli jesteśmy księżycem w znaku barana, no to właśnie się tniemy, albo generalnie chorujemy, albo generalnie co robimy? Podcinamy mu te troczki od plecaka. Klasyk gatunku. Chowamy mu kluczyki. Nie pojedzie. Drzemy bilet. Nie? O, wylała mi się kawa na twój bilet. O, co za pech. Nie? Prawda? Więc jakby widzimy już, prawda, że jakby te planety, które w aspekcie są słabsze, mogą skłaniać nas, prawda, do sabotowania przedsięwzięć planety silniejszej. Prawda? I jakby ja tutaj dam takie porównanie, prawda? O tym Marsie, który wyrusza na Giewont, ale my patrząc na horoskop mówimy o naszych własnych poczynaniach. Prawda? Więc bardzo często może być tak, że mamy jakiś dalekosiężny plan, wykazujemy się spektakularnym aktem odwagi, prawda? A ta planeta słabsza, no akurat ścięło nas na grypę. Potknęłam się i skręciłam sobie nogę, a już miałam zamordować szefa i wygarnąć mu całą prawdę. Prawda? Więc generalnie jakby w horoskopie. Bardzo często mamy, prawda, jakby zapis planetarny, symboliczny zapis tego typu sytuacji, które będą się w naszym życiu powtarzać i powtarzać i powtarzać na różnych poziomach znaczeniowych, prawda, i różnych poziomach wydarzeniowych, bo mogą je przynosić ludzie, których spotykamy, mogą być to wydarzenia, które prowokujemy, a mogą być to różnego rodzaju podświadome siły, które w nas operują, prawda, i nie zawsze przebijają się tak jasno, prosto i czysto do naszej świadomości. Więc zawsze, słuchajcie, w przypadku koniunkcji oceniamy, prawda, kto tu rządzi, kto jest silniejszy, prawda, bo koniunkcja powoduje, że planety siedzą sobie na głowie, jedna bez drugiej nie ma opcji, żeby się gdziekolwiek ruszyły. Sekstyl, czyli bardzo sympatyczny aspekt, którego, słuchajcie, ja w horoskopie jestem fanką. Sekstyl to jest 60 stopni. Prawda? Słuchajcie, oczywiście jak się pisze horoskop prasowy i napiszemy gdzieś planety w sekstylu do twojego znaku, to wszyscy się strasznie cieszą, prawda? Bo słyszą słowo seks, prawda? Więc generalnie jest super, więc jak chcecie zrobić na kimś wrażenie, to zawsze słuchajcie sekstyl, nie, i po prostu jecie, nie? Więc tak można powiedzieć, słuchajcie, 60 stopni, prawda? Jakby odległość. I teraz słuchajcie, popatrzmy sobie na zodiak, który tu mam za moimi plecami wyświetlony, ale nie mogę wstać, bo wtedy tu wam zniknę. Więc słuchajcie, zobaczcie, w takim klasycznym ujęciu sekstyl łączy, jak startujemy od barana, prawda? Czyli baran jest pierwszym znakiem zodiaku, drugi jest byk, pół sekstyl, czyli 30 stopni dzisiaj odpuszczamy. Pierwszy aspekt to jest sekstyl, prawda? Czyli jakby łączy 60 stopni, 0 stopni barana, 0 stopni bliźnięta, prawda? I co wnoszą bliźnięta do zodiaku? Bo na aspekty można też patrzeć poprzez naturę znaków zodiaku, prawda? Które w zodiaku będą nam pokazywać jakby tą odległość, czyli sekstyl ma naturę bliźniąt. Od czego są bliźnięta w zodiaku? Od komunikacji, prawda? Od podróżowania, od uczenia się, od ciekawości. Od czego jeszcze? Mówienia. Pisania, prawda? Ale tak fajny znak zodiaku?
Rewelacja. Nie? Najlepszy. Prawda? Cały czas pamiętajcie, jak ktoś was zapyta o najlepszy znak zodiaku, odpowiadacie bliźnięta. Prawda? No dla mnie to jest oczywiste. Widzę, że niektóre barany się nie zgodziły. Więc słuchajcie, jakby ta relacja, prawda, pomiędzy baranem a bliźniętami, czyli jakby ten wpływ bliźniąt, będzie nam się przejawiać w naturze tego aspektu. Dlaczego, słuchajcie? Dlatego, że sekstyl oznacza umiejętność uczenia się jednej planety od drugiej. Czyli nawet jeżeli aspekt sekstylu jest pomiędzy planetami, które się za bardzo w zodiaku nie kochają, a mamy takie pary planetarne, prawda, które się nie kochają, na przykład Mars z Saturnem nie za bardzo się kochają. Prawda? Jeżeli mamy Marsa z Saturnem w koniunkcji, no to wyobraźmy sobie, że siedzi nasz wojownik i jednocześnie to na węgla i ma iść na Giewont. Prawda? Trochę trudno. Natomiast słuchajcie, w aspekcie sekstylu, nawet ci, którzy się nie kochają, czegoś się od siebie uczą. Prawda? Dlatego jeżeli mamy aspekt sekstylu w horoskopie, to jest to aspekt niezwykle rozwojowy. Prawda? Dlatego, że on nam pokazuje, że w tych dziedzinach życia, które reprezentują planety, które ten sekstyl jakby w horoskopie łączy, będziemy w stanie czegoś się nauczyć. Dlatego im więcej sekstyli w horoskopie własnym wytropicie, tym lepiej. Prawda? Nie boimy się sekstyli z Saturnem, z Marsem, prawda, z Plutonem, Uranem czy Neptunem. W ogóle się tego nie boimy. Cieszy nas, że w ogóle jest, dlatego że każdy sekstyl to jest szansa. I sekstyl też zakłada, że planetą się chce, czyli nam się chce bardziej. Bo kiedy mamy trygon, czyli aspekt 120 stopni, który uznawany jest za najbardziej taki beneficzny, czyli przynoszący dobre rzeczy w horoskopie, to on bardzo często pokazuje, że mogłabym, cześć, Alicja, że mogłabym, ale generalnie może jutro. Prawda? Natomiast w przypadku sekstylu to jest teraz. Prawda? Dzisiaj, teraz chcę. Prawda? Pójdę, zrobię. Ciekawe? To idę tam. Prawda? Więc dlatego, słuchajcie, im tych sekstyli więcej, tym generalnie lepiej. Co jest w przypadku sekstylu ciekawe? Że jakby łączy często, znaczy w ogóle łączy, nie często, tylko zawsze, planety, które są w znakach tego bardzo sprzyjającego sobie żywiołu. Bo zobaczcie, pomiędzy baranem a bliźniętami mamy relację ogień-powietrze. Jak pamiętamy, ogień z powietrzem się nakręcają wzajemnie. Pomiędzy bykiem a rakiem mamy relację woda-ziemia. Prawda? Więc też się bardzo ładnie między sobą, że tak powiem, te żywioły uzupełniają i nakręcają. Prawda? Czyli jakby sekstyl 60 stopni, to ja tak go, słuchajcie, często opisuję. Jakbyśmy szli sobie ręka w rękę. Prawda? Czyli idziemy z kimś, prawda? Jakby gadamy z nim, albo nie wiem, spacerujemy sobie, rozmawiamy przez komórkę, napotykamy jakiś problem, prawda? Nie wiem, gdzieś się zgubiłam, mam Izę na telefonie i mówię, ty Iza, kompletnie nie wiem, gdzie jestem, prawda? A Iza mówi, czekaj, już sprawdzam, prawda? Jesteś tu i tu. Prawda? Więc jakby sekstyl jakby pokazuje nam kooperację i pomaganie. Prawda? Ponieważ bardzo często jest tak, że jakby planety nie muszą się kłócić pomiędzy sobą. Prawda? W tym aspekcie komunikacyjnym to jest taka miła, sympatyczna, serdeczna rozmowa. Prawda? Więc dlatego to jest sekstyl. Zupełnie inaczej jest z kwadraturą. Moim zdaniem najtrudniejszym aspekcie, jaki może być w horoskopie urodzeniowym. Prawda? Tudzież w horoskopie tranzytowym i w ogóle w horoskopach. Dlatego, że kwadratura, to jest 90 stopni, łączy nam znaki zodiaku, które należą do tej samej jakości. Jakość w horoskopie, to ja mówię tak, słuchajcie, jakość jest pewnego rodzaju skalą uporu ludzkiego. Tak się upierasz przy czymś, czyli bardziej lub mniej, jaką masz dominującą jakość w horoskopie. Prawda? Przede wszystkim jakość Słońca. Mamy trzy jakości. Kardynalną, czyli jeżeli czegoś chce, to walczy o swoje i idzie na czołówkę. Jakość stałą, czyli jakość, która walczy o swoje za pomocą uporu. I jakość zmienną, która walczy o swoje za pomocą zmiany strategii i udawania, że wcale jej nie zależy na tym, na czym zależało jej 5 minut wcześniej. Prawda? Czyli to są takie trzy strategie, prawda? Jakby życiowe, które pokazują, w jaki sposób będziesz mocniej swoje cele osiągać. Więc zobaczcie, prawda? Mamy towarzystwo w kwadraturze, jakby znaków zodiaku, które są połączone tą samą jakością, czyli widzicie, ta sama strategia. Nie zależy mi na tobie, mi też na tobie nie zależy. Albo mój kubeczek, mój też. Prawda? I czasami to widać w piaskownicy. Prawda? Jak się kłócą dzieci, które mają dużą jakość stałą, czasami się szczepią na jakiejś zabawce i generalnie jedno nie chce puścić i drugie.
Prawda? Bo to są różne modele, że nie się pobijemy o tą zabawkę, tylko każdy ciągnie w swoją stronę. I ja kiedyś, słuchajcie, obserwowałam takie gagatki, a ile minut można tak wisieć? Naprawdę, słuchajcie, do pół godziny można, słuchajcie, aż odwróci się ich uwagę czymś innym. Więc tak można powiedzieć, że słuchajcie, jakość stała jest przede wszystkim taka nieustępliwa w tym, co chce, prawda? Natomiast jakość zmienna, powiem, nie, w ogóle nie zależy mi na tej zabawce, w ogóle nie chciałam tą zabawką się interesować, w ogóle mnie to nie obchodzi, poczekasz i odwrócisz i tą zabawkę sobie weźmiesz. No więc to jest trochę inna jakby kombinacja, ale nie oznacza to, że będzie mniej skuteczna, prawda? Ponieważ nasz horoskop w życiu dąży do czego? Do skuteczności, prawda? Ponieważ musimy zrealizować i osiągnąć swoje cele, czyli żyć, prawda, rozwijać się, wchodzić w interakcje z innymi osobami i jakby realizować różnego rodzaju swoje cele. Więc jakby kwadratura 90 stopni pomiędzy planetami pokazuje nam, że planety mają cele sprzeczne. Jednej nie podoba się to, co postanowiła druga. I komunikację pomiędzy nimi możemy porównać do ostrej awantury. To nie jest miła komunikacja, prawda? Gdzie generalnie ja powiem, Iza, nie wiem, gdzie jestem, prawda? Ponieważ w przypadku kwadratury, to przede wszystkim trudno by mi się było do niej dodzwonić, a jak już by odebrała, to by powiedziała, przestań do mnie co minutę wydzwaniać, jestem zajęta, ba, prawda? Koniec. Prawda? Więc jakby tak można powiedzieć, że jakby kwadratura pokazuje nam pewną fundamentalną awanturę. I ta fundamentalna awantura też jest zawarta w naszej opowieści o Zodiaku. Prawda? Dlatego, że taka kwadratura archetypowa, o której się zawsze opowiada, to jest kwadratura pomiędzy baranem a rakiem. Czego chce baran? Wolności, działania, prawda? Realizowania swoich celów. Czego chce rak? Również tego chce, ale w atmosferze ciszy, spokoju. I tak samo rak i waga. Prawda? I tak samo waga i koziorożec. I tak samo, słuchajcie, wodniki i skorpiony. Prawda? Że takie, słuchajcie, najostrzejsze kwadratury przywoła. Prawda? Więc jakby widzimy już, że jeżeli planety znajdują się w znakach zodiaku, które są do siebie ułożone w kwadraturze, to mamy w tym horoskopie pewnego rodzaju gwoździk. Najczęściej kwadratura pokazuje, jakie problemy będzie miał właściciel horoskopu. Czyli im więcej kwadratur w horoskopie, tym możemy mieć wrażenie, że jest nam w życiu w pewien sposób trudniej. Prawda? Że jakby tym większe możemy mieć wewnętrzne napięcie. Tym jakby częściej może nam się wydawać, że nie układa nam się tak fajnie, jak powinno, albo tym częściej możemy mieć wrażenie, że ludzie kompletnie nas nie rozumieją, albo że my sami siebie nie rozumiemy. Więc dlatego, słuchajcie, często ludzie, którzy mają dużo kwadratur, mają taką skłonność do tego, żeby rzucać sobie samym kłody pod nogi, negować to, co udało im się osiągnąć, bardzo często zmieniać zdanie, zachowywać się trochę w taki sposób niestabilny w uznaniu otoczenia. Prawda? Dlatego słuchajcie, jakby na kwadratury uważamy. Często jest tak, że kwadratury budują nam w horoskopie takie całe jakby figury aspektów. Prawda? Czyli na przykład możemy mieć opozycję i pośrodku tej opozycji jakąś planetę w kwadraturze. Prawda? Więc jakby to są tak zwane figury planetarne, które też jakby no pokazują, że nasz charakter będzie bardziej charakterem pełnym sprzeczności, a nie takim charakterem easy going. Prawda? Dlatego, że ludzie, którzy mają kwadratury, cześć, cześć Piotrusiu, że ludzie, którzy mają kwadratury, nie są tacy łatwi, prawda? Tak można powiedzieć. Bo nie postrzegają życia w sposób łatwy. Tu możemy sobie, słuchajcie, wyobrazić taką kwadraturę, że na przykład macie Merkurego w bliźnięta. Dobra pozycja? Mega dobra, prawda? I generalnie Marsa w znaku panny. Dobra pozycja? Taka jak cię mogę, nie? Prawda? Generalnie w ziemskim znaku jest coś konkretnego do zrobienia. Wtedy Merkury będzie władał nam tym Marsem, prawda? Dlatego, że Merkury włada znakiem bliźniąt i znakiem panny. I do czego to może prowokować człowieka, słuchajcie? Czego chce Mars w pannie? Jak podejmuje jakieś działanie, to jakie ono ma być? Rzetelne. Rzetelne, prawda? Uporządkowane. Z planem, o to mi chodziło, z planem, prawda? Zrobione do końca, dobrze zdokumentowane. A czego chce Merkury w bliźnięta? Szybko. Żeby było ciekawie, prawda? Czy Merkury w bliźniętach będzie, nie wiem, po prostu, słuchajcie, zajmował się jakąś szczegółową dokumentacją, planowaniem, szacowaniem ryzyka?
Prawda? Ten umysł jest pochłonięty czymś zupełnie innym. Prawda? Więc dlatego, jeżeli mamy, słuchajcie, tego typu kwadraturę, to pod wpływem jej obiekt naszego działania albo obiekt naszego myślenia może bardzo często się zmieniać. Prawda? Albo Merkury, z racji tego, że jest silniejszy, może narzucać Marsowi ciągłą zmianę planu, ciągłe poprawianie tego, co jest do zrobienia. Prawda? W wyniku czego taka osoba może być wewnętrznie bardzo mocno sfrustrowana, prawda? Dlatego że osiągnięcie celu jest bardzo, bardzo trudne. Plus Mars w znaku Panny zawsze może zrobić coś jak? Lepiej. Panna jest znakiem imperfekcji, prawda? Znakiem totalnej niedoskonałości. W znaku Panny zawsze możesz coś poprawić. Dostałeś szóstkę, ale nie jesteś dumny ze swojej pracy. Prawda? To jest definicja znaku Panny. Zawsze można było być lepiej. Prawda? Ja, słuchajcie, mam medium Seli w Pannie, więc generalnie coś o tym wiem. Prawda? Zawsze można było napisać lepiej, zrobić lepiej, powiedzieć lepiej. Poprawić, naprawić, prawda? Generalnie do czegoś się, co zrobić? Przywalić. Prawda? Ponieważ znak Panny zawsze znajdzie coś, do czego możesz się przyczepić. I potem katuje się ile godzin tym? Długo. Prawda? Długo się generalnie tym katuje. Więc zaraz sobie omówimy, prawda, jakby aspekty wszystkich planet po kolei, tak na szybciutko, ale jakby chciałam Wam tutaj uświadomić, prawda, jakby to, że często kwadratura potrafi stanowić największy problem horoskopu, prawda, i jakby to, co nas w środku gryzie, prawda, jakby to, co w środku nas wprowadza pewnego rodzaju wewnętrzny niepokój, bo kiedy jedna planeta jest zadowolona, to druga najczęściej albo przywali, albo nie będzie zadowolona. Prawda? Więc możemy mieć do czynienia z takimi sytuacjami, które są po prostu niezwykle jakby psychicznie trudne. Trudny i nielubiany przeze mnie jest aspekt malutki, ale włączyłam go tutaj, ponieważ bardzo dużo ludzi go włącza do dużych aspektów, jest obecnie taka tendencja, czyli kwinkungs, który ma 150 stopni i łączy ze sobą znaki, które nie mają nic wspólnego ze sobą. Nic. Prawda? Nic kompletnie. Jak sobie popatrzymy na zodiak, to znowu wracamy do nieszczęsnej Panny, na której się dzisiaj wyżywam, jak słyszycie. Czyli możemy sobie wyobrazić relację pomiędzy baranem i Panną. Prawda? Czyli przychodzi rano baran i mówi, idziemy na Giewont. I co mówi Panna? Plan. Prawda? A pogodę sprawdziłeś. A raki masz, a tam śnieg leży, a co będzie żaru, a ubezpieczenie kupiłeś. Ale misiu, no ty generalnie po prostu miałeś kontuzję kolanka w zeszłym roku, to w ogóle nie dojdziesz dalej niż na Krupówki. A jak dojdziesz na Krupówki, to co tam będziesz jadł, jak tam wszystko jest na tłuszczu palmowym smażone? Żeby to na tłuszczu palmowym, prawda? Więc słuchajcie, tak można powiedzieć, że jedna planeta czegoś chce, prawda? Ta silniejsza, możemy powiedzieć, symbolizowana przez barana, a druga planeta, jak to mówią, jest takie nowe słowo, jojczyć, prawda? A druga planeta jojczy, czyli osłabia działanie pierwsze. Prawda? Więc jeżeli macie kwinkungs pomiędzy planetami, to musicie się zastanowić, jakie dziedziny życia, prawda, są dziedzinami, w których będziecie podatni na jojczenie. Po prostu nie ma inaczej. Prawda? Na przykład, słuchajcie, ja mam kwinkungs Merkurego, Wenus i Saturna do mojego ascendentu. Prawda? W związku z czym, słuchajcie, to nie ma opcji, żebym się na przykład perfekcyjnie gdzieś wyszykowała. Jak czasami rzadko zdarza mi się wychodzić na jakieś wielkie wyjście, to na przykład, słuchajcie, potrafię sobie nie pomalować rzęs w jednym oku. Nikt tego nie zauważy, prawda? Natomiast słuchajcie, no koniec, nie? Po prostu wieczór zrujnowany. Prawda? Więc jakby to można porównać do tego typu drobiazgów, prawda? Bo to są takie drobiazgi, które generalnie powodują, że psuje ci się dobry humor przez różnego rodzaju drobiazgi. W jakiejś książce, już nie pamiętam gdzie, przeczytam takie dobre porównanie o kwinkungsie, że to jest trochę tak, jakbyś miał dziurę w skarpetce. Albo kamyczek w bucie. Prawda? Czyli masz tą dziurę w skarpetce, nie, nikt nie widzi twojej dziury w skarpetce, ale generalnie, no wiesz, no. Tak, księżniczka na ziarnku grochu, prawda? No ty masz świadomość, że masz dziurę w skarpetce i co? Z randki zrobi się jakieś rozbierane szaleństwo, prawda? Generalnie, a ty tylko myślisz sobie, jak ja kurde zdejmę tą skarpetkę. Nie? Więc generalnie, słuchajcie, nie jest to dobra sytuacja. I teraz, więc dlatego kwinkungs to jest takie przeszkadzanie, prawda? Jakby osłabianie siebie nawzajem. No i opozycja, słuchajcie, opozycja jest trudna. Dlatego, że w podręcznikach część aspektów jest rysowana, niektórzy dzielą aspekty na dobre i złe, prawda? Czyli można się gdzieś spotkać z tym, że są aspekty zielone, niebieskie, czyli sekstyle, trygony. 20 lat temu to było popularne, bo programy astrologiczne wyświetlały na niebiesko trygony, prawda, sekstyle czy zielono i jakby się mówiło niebieskie aspekty.
prawda? Już było lepiej, ów niebieskie, prawda? I czerwone, czyli kwadratura oczywiście, kwinkums oczywiście. Natomiast w przypadku opozycji tradycyjnie wrzucały się opozycje do czerwonych, prawda? Czyli tych trudnych i złych. Natomiast z opozycją moim zdaniem nie jest tak źle jak z kwadraturą, prawda? Dlatego, że opozycja łączy znaki zodiaku, które mają sprzyjający żywioł. Tak? Czyli widzicie, jest ta sama jakość, żywioł jest sprzyjający. Czyli może uda się dogadać. Bo trochę opozycja polega na tym, że jedna planeta widzi drugą planetę. I często jest tak, że ta silniejsza potrafi na chwilę wyłączyć funkcję słabszej i kiedy silniejsza się przez jakieś tranzyty, prawda, progresję albo sytuacje życiowe trochę wyłączy, włącza się ta słabsza. Więc opozycja często jest mniej widoczna, natomiast zmusza nas w życiu do wypracowania wspólnego stanowiska. Może być często naszym największym życiowym problemem, że to jest pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć, jak to rozwiązać. Ale różnica jest taka, że w przypadku opozycji często wiesz, jest ci łatwiej wpaść na to. Nie wymaga to wielu lat, prawda, jakby bolesnej psychoterapii, natomiast w przypadku kwadratury często nie wiesz i to jest główny problem. Prawda? Więc dlatego, słuchajcie, jakby dla takiej pracy z horoskopem i pracy z naszym charakterem, opozycje jednak wydają mi się trochę prostsze do ogarnięcia niż kwadratury. I czasami, słuchajcie, są opozycje, które potrafią być generalnie życiowo nieszkodliwe. Generalnie, prawda? Tu piję do opozycji z benefikami, czyli Jowiszami Wenus, które jakby często w oczach otoczenia pokazują nam, że mamy do czynienia z osobą, której się wszystko świetnie udaje, ale opozycja często pokazuje, że nie docenia tego, co ma. Prawda? Ponieważ najczęściej kwadratury i opozycje z benefikami, czyli Wenus i Jowiszem, powodują, że ty nie doceniasz dobra, jakie masz. I to jest taka główne podejście do właśnie kwadratur opozycji z malefikami, jakie prezentuję, ale to, że nie doceniasz, nie znaczy, że nie masz. Czyli lepiej mieć kwadraturę Słońca Jowisz, niż nie mieć. Lepiej mieć kwadraturę Wenus z Jowiszem, niż nie mieć żadnego aspektu. Bo możesz twierdzić, że generalnie jest ci fatalnie w życiu, ponieważ generalnie chciałeś mieć torebkę od Hermesa, a masz tylko od Louis Vuittona. I to jest największy dramat twojego życia. Też lepiej mieć. Też lepiej mieć. W przypadku jakby aspektów z benefikami zawsze lepiej mieć zaangażowanego w cokolwiek benefika. Benefika, czyli Jowisz Wenus. Generalnie, słuchajcie, im więcej aspektów do benefików, tym lepiej. Im mniej aspektów do benefików, tym sorry, nie? Im więcej aspektów do malefików, tym jeszcze bardziej sorry. Prawda? Więc tak można powiedzieć, słuchajcie, że no niestety, prawda? Nie ma sprawiedliwości. Chociaż oczywiście niektórzy mówią, lepiej mieć więcej aspektów Saturna, bo będziesz się szkolił w tej szkole życia, prawda? Cię wytopi ta huta, ten walec się przejedzie i będziesz generalnie silny, nie? Koziorożce tak mówią niektóre, żeby się pocieszyć, prawda? Słuchajcie, ja osobiście uważam, że generalnie nie. Prawda? Po prostu. Im więcej aspektów do benefiku, tym lepiej. Bo życie będzie oferować więcej okazji, bo będzie ci łatwiej, bo będziesz mieć po prostu coś, co jest niemierzalne. A na co, słuchajcie, starożytni bardzo mocno zwracali uwagę, czyli na to, czy fortuna będzie ci sprzyjać. Czy cię będą bogowie lubić. Co w naszej, prawda, jakby astrologicznym paradygmacie obecnym, no rozwijają teorie chrześcijańskie, prawda, jakby kościoły protestanckie, gdzie według niektórych albo masz łaskę, albo nie masz. I nie masz na to żadnego wpływu, czy ją masz, czy nie masz. Prawda? Więc tak można powiedzieć, słuchajcie, że jak masz tego Jowisza, to możesz liczyć na to, że masz, prawda? Natomiast jak masz Saturna, to gdzieś tam w środku wiesz, że nie masz. Prawda? To jest ta różnica. I teraz słuchajcie, tak można powiedzieć, czyli takie klucze do interpretacji, prawda, jakby, zgubiłam trygon, jak to się mogło stać, po prostu nie wiem, słuchajcie, dzisiaj naprawdę ten księżyc w rybach mnie ostro przywulił. Trygon, piękna, prawda, relacja 120 stopni, jak wystartujemy od barana, odliczymy 120 stopni, to wystartujemy w jakim znaku? Drugim najlepszym po bliźniętach, czyli lwie, prawda? Nie ma lwów na sali, bo już by protestowały. Prawda? Czyli słuchajcie, w znaku zodiaku, w którym wszystko dzieje się jak? Po królewsku.
prawda? Po prostu. Szampan dla wszystkich, prawda? To jest, słuchajcie, dobrze zrealizowany znak lwa, prawda? Czyli rozdajemy energię życiową, prawda? Jakby nie kisimy niczego dla siebie. Jak mamy coś zachwycającego, to generalnie co robimy? Pokazujemy, prawda? Jeżeli dostałam od małżonka kolię z brylantami, to co robię? Na siebie i do warzywniaka, prawda? Lecę. Nie? To jest lew, prawda? Pokazuję, dzielę się tym, co mam. Jeżeli nie mam silnego lwa w horoskopie, to dostaję od małżonka kolię z brylantami, co z nią robię? Do sejfu, prawda? Natychmiast do sejfu, prawda? Więc jakby, tak można powiedzieć, że ta ilość jakby lwa w horoskopie pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy, jak to słuchajcie się mówiło w mojej podstawówce, hopsiów do przodu. Prawda? Więc tym bardziej jesteś hopsiów do przodu, im bardziej tego lwa w horoskopie masz silnego. I teraz jak jest trygon, prawda? To jedna planeta drugiej po prostu nie przeszkadza i wspierają w trudnych chwilach i energia pomiędzy planetami w przypadku trygonu łączy się w taki miły i miękki sposób. Miły i miękki. Nie ma tu za wiele ciekawości, prawda? Jakby nie ma być może za wiele chęci do działania, jest generalnie radość, zabawa i przyjemność, prawda? Czyli planety w trygonach po prostu, zwłaszcza jeżeli trygony są od benefików, pokazują nam, że będzie szczęście w tej dziedzinie życia, prawda? Po prostu. Natomiast jeżeli są to trygony od planet maleficznych, to planety maleficzne wtedy będą pokazywać swoje przyjaźniejsze oblicze. Chyba, że są paskudne dla siebie znakach zodiaku. To wtedy nie zawsze, prawda? Ale przynajmniej nie będą przeszkadzać. Prawda? Czyli jeżeli mamy trygon Saturna, to Saturn będzie działał sprzyjająco, prawda? Jakby bardziej, bardziej będzie pomagał i porządkował, niż generalnie rzucał kłody pod nogi. Prawda? Jeżeli mamy trygon Marsa do Merkurego na przykład, to dana osoba będzie mogła wyrażać się głośno i dobitnie, natomiast może nie być jakimś wściekłym agresorem, jak to czasami mamy do czynienia z osobnikami, którzy mają koniunkcję Marsa z Merkurym, niektórzy, prawda, albo kwadratury Marsa z Merkurem. Tu oczywiście nie chcę powiedzieć, że każdy taki jest, prawda, ale jakby Mars i Merkury pokazuje na szybką komunikację. Więc teraz klucze do interpretacji, prawda, jakby przede wszystkim zawsze, zanim zaczniemy nasz horoskop rozpatrywać, musimy narysować sobie, czy planety są w aspekcie. Co ja, słuchajcie, zawsze polecam robić. A jak ktoś się uczy astrologii, polecam drukować sobie horoskopy. I drukować je sobie w wersji bez mazaków z programu w środku. Drukujemy czystą wersję horoskopu. Prawda? Czystą. Bez żadnych mazideł w środku. Tak? Bierzemy sobie ołóweczki, możemy się tutaj posiłkować tymi kolorkami, o których mówiliśmy, i rączką wyrysowujemy sobie aspekty pomiędzy planetami, które udało nam się wytropić. Tak? Więc generalnie pierwsza rzecz, czy one w ogóle są w aspekcie. W horoskopie urodzeniowym ja planetom nie skąpię orby. Nie skąpię orby, słuchajcie. Robię duży aspekt. Ta koniunkcję robię dużą, 15 stopni. Ta trygony do 12 stopni, słuchajcie, potrafię rozwijać. Sekstyle, no może trochę mniej, prawda? Kwadratury, opozycje, no też robię szerokie. W tranzytach z kolei bardzo jestem dokładna. W tranzycie zawężam orby do 1-2 stopni. Więc tak można powiedzieć, czy jest ten aspekt. Cały czas pamiętamy, że najsilniej działają te aspekty, które są najbardziej ścisłe, prawda? Czyli najmocniejsze. Im bliżej jesteśmy tych wymienionych wyżej odległości, czyli prawda, tych 0 stopni, 60, 90, 120, 150, tym, jakby to powiedzieć, słuchajcie, tym mocniejsze, prawda? Jakby bardziej takie widoczne będzie działanie tego aspektu. Druga rzecz, czy jest tu światło, prawda? Czyli czy w aspekcie, czy światła nasze, są, czyli Słońce, Księżyc, są aspektowane przez jakieś planety, prawda? Dlatego, że każdy aspekt, w którym bierze udział światło, jest niezwykle silny, prawda? Jakby niezwykle mocny, od razu na nas wpływa, od razu jest widoczny. Kolejna rzecz. Czy jest tu planeta osobista w tym aspekcie? Czyli planety osobiste to jest Wenus, Merkury i Mars. Bo to jest aspekt bardzo, bardzo ważny, który będzie wpływać na dziedziny życia, które są reprezentowane przez te planety oraz na domy horoskopu, którymi te planety władają. Prawda? Ponieważ my pamiętamy, że każdej planecie przypisujemy dziedzinę życia, ale każda planeta też włada pewnymi poddziedzinami różnymi o różnych osób, bo to wynika z tego, jakimi domami horoskopu władają. Kolejna rzecz. Bardzo chcemy
żebyśmy mieli jakieś aspekty Jowisza. Nie chcemy mieć nieaspektowanego Jowisza. Ciągniemy mu orbę, prawda? Po prostu na siłę ciągniemy. Prawda? Łudzimy się, jak nie ma tej orby, no to po prostu ja nie wiem, prawda, co zrobić. Rzadko są takie sytuacje, to chociaż może jakiś księżyc coś mu zrobi. Dlatego, że każdy aspekt Jowisza, to jak mówiliśmy, daje nam szansę na wzrost. Drugie pytanie, czy jest na sali Saturn w aspekcie? Prawda? Dlatego, że jeżeli Saturn aspektuje jakąś planetę, szczególnie aspektem trudnym, to może zwiastować na problemy w wyrażaniu pozostałych planet w aspekcie. I pytanie trzecie, szóste, przepraszam, czy są planety zewnętrzne? Ponieważ planety zewnętrzne, czyli Uran, Neptun i Pluton, będą powodować, że planeta, która jest przez nie dotknięta albo która je dotyka, będzie bardzo miała działanie zintensyfikowane. A dlatego, że planety pokoleniowe to są te nasze, jakby to powiedzieć, słuchajcie, przepustki, studnie, prawda, dziurki w takiej normalnej strukturze świata do różnego rodzaju podświadomych instynktów, często pradawnych instynktów, prawda, do źródeł siły, która często nie jest przez nas stosowana każdego dnia. Prawda? Więc mocno zwracamy na nie uwagę, aczkolwiek pamiętamy, że aspekty planet osobistych i świateł do planet zewnętrznych często nie wyrażają się tak wprost, prawda, w codziennym życiu. Czyli możecie spotkać kogoś, kto jest, nie wiem, prawda, zupełnie normalny, ma na przykład Wenus w znaku raka. Dobra Wenus czy zła? Dobra Wenus, nie? Racza, opiekuńcza, prawda? Generalnie miła, sympatyczna. Wchodzicie z taką osobą w relację, a ta Wenus jest w koniunkcji z Plutonem. Prawda? I mówicie takiej osobie, rzucam cię, Stefan. I co się dzieje? Prawda? Uruchamia się Pluton. Prawda? Uruchamia się Pluton i generalnie, słuchajcie, okazuje się, że nie da się Stefana po prostu porzucić, bo nie da się. Prawda? Generalnie. Bo zamyka nas w piwnicy, albo nie wiem, porzuciliśmy go, prawda, generalnie, a on po prostu mieszka nam na progu, prawda, słuchajcie, no generalnie nie da się. Prawda? Więc słuchajcie, tak można powiedzieć, że te planety zewnętrzne, jeżeli są w aspektach do planet osobistych, widać często ich działanie w sytuacji konfliktowej, kiedy ktoś chce nam coś zabrać, prawda, kiedy generalnie robi się niebezpiecznie, prawda, wtedy one się uruchamiają i mogą pokazać nasze drugie oblicze. Pamiętacie, dr Jekyll i Mr. Hyde, prawda? Więc generalnie po prostu to jest Mr. Hyde, prawda? Planety generalnie, czy tamten Jekyll, już nie pamiętam, który był dobry. Nie, więc generalnie, słuchajcie, więc te planety zewnętrzne, one często pokazują to nasze ukryte oblicze, które prędzej czy później wyjdzie, że tak powiem, na jaw. I teraz, co te planety w aspekcie robią? Prawda? Tak możemy, słuchajcie, powiedzieć, że działanie planet w aspekcie, musimy o tym zawsze pamiętać, jest zawsze dwutorowy. Prawda? Czyli to nie jest tak, że jedna planeta cały czas nadaje, prawda? A druga cały czas bierze, prawda? To wszystko na siebie. Bo przyrównaliśmy sobie aspekty do komunikacji. Prawda? Jeżeli dwie osoby komunikują się ze sobą, to sytuacja tych dwóch osób się w jakiś sposób zmienia. Prawda? To jest tak, że kiedy rozmawiamy tutaj ze sobą, coś w nas, prawda, wchodzi w różnego rodzaju interakcje. Te interakcje są na wielu poziomach. Świadomym poziomie, prawda? Jakby nieświadomym. I dokładnie tak samo jest z planetami w naszym horoskopie, prawda? Ponieważ każda planeta w aspekcie coś daje, ale każda też odbiera wpływ tej drugiej planety, prawda? Czyli ich wspólnie, prawda? Jakby to, ta interakcja pomiędzy nimi będzie bardzo mocno modyfikować ich działanie w naszym horoskopie. I teraz, jeżeli mamy aspekt ze Słońcem, prawda? To czego chce Słońce od drugiej planety? Działania. Prawda? Działania, słuchajcie. Słońce zawsze pokazuje w horoskopie pewną siłę, która mówi o tym, jak będziemy działać. Prawda? To, co wpływa aspektem na Słońce, jest od razu widoczne w naszym charakterze. Od razu. Prawda? Bo to jest tak, jakby Słońce, słuchajcie, miało tą planetę na podorędziu, prawda? I mogło sobie z niej czerpać jej talenty, prawda? Te symbolizowane przez nią talenty. Czyli chce jasno, bez ograniczeń, wyrażać to, co planeta w aspekcie ma. A planeta, która jest w aspekcie ze Słońcem, jest dzięki temu ważniejsza, ponieważ wszystko, co jest w aspekcie ze Słońcem, w horoskopie urodzeniowym, jest automatycznie wzmacniane. Prawda? Czyli możemy powiedzieć, ośmiela planetę do działania, daje siłę i daje energię. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś ma aspekt Słońca z Marsem. Co daje Słońce Marsowi?
Odwagę, prawda? Jeszcze większą, której Mars i tak już ma dużo. Prawda? Co daje Mars Słońcu? Siłę, prawda? Agresję. Możemy to porównać do takiej sytuacji, prawda? Że ty jesteś Słońcem i generalnie jesteś, Słońce w tobie jest wielkim królem, prawda? I generalnie po prostu, a za tobą idzie giermek, ten Mars, i jak chcesz kogoś usiec, to generalnie co on robi? Już ci podaje miecz, proszę. Prawda? Czyli chcesz go sieknąć, prawda? Generalnie on ci już generalnie podaje, słuchajcie, generalnie, ta kochana, podaje, słuchajcie, prawda, miecz. Czyli dzięki temu jesteś w stanie uciąć głowę jakiejś hydrze albo komuś, jak? Skutecznie i szybko. Prawda? Nie myślisz, nie czekasz. Prawda? Chcesz miecz? Proszę miecz. Prawda? A czasami warto jest poczekać chwilę. Prawda? I zastanowić się, czy ja muszę mu ucinać tą głowę. Prawda? Więc tak możemy powiedzieć. Od razu, prawda, jakby z tego porównania widzimy, że jeżeli macie Słońce z Marsem, to broń jest zawsze odbezpieczona. Zawsze jest gotowa do użycia. W związku z czym wyrażanie agresji, tak jak powiedzieliście, będzie tej osobie o wiele łatwiej przychodzić. I teraz zobaczcie. Jeżeli mamy Słońce, Trygon, Mars, to będzie może to trochę łagodniej przebiegało, prawda, niż jeżeli mamy Słońce, Kwadratura, Mars. A jak mamy Słońce, Koniunkcja, Mars? To gdzie on ma ten miecz, jak śpi? Tu go ma. Pod poduszką go ma. Prawda? Więc jakby widzimy już, że na wielu poziomach, prawda, jakby życiowych, to będzie nam działać, dlatego że Mars nam pokaże, jak wchodzimy w konflikt, prawda, jak chcemy osiągać swoje cele, jak się wkurzamy, to jest Mars, prawda, ale będzie też nam mówić, jak szybko uruchamiamy energię, żeby coś zrobić, bo podstawową funkcją Marsa jest robienie czegoś. Więc dlatego, prawda, jakby nie musimy czytać książki na ten temat, prawda, jakby widzimy już, że to wszystko bierze się z całej jakby struktury i koncepcji astrologii. Księżyc, czego, co nam daje księżyc? No to zobacz, czego chce Saturn? Ogranicza. Jak idzie Saturn przez zodiak? Powoli, prawda? Co jest programem Saturna? Długofalowość, prawda? Sieć tu. Nie interesuje mnie, że nie kochasz Barbary, ale będziecie mieli piękne dzieci i za generalnie 300 lat któryś z nich zostanie królem. To jest program Saturna. Prawda? To jest program, który jest długofalowy, w którym nie liczą się twoje interesy tu i teraz, tylko liczą się kiedyś tam. Prawda? Albo przestały się liczyć, ponieważ ty się nie liczysz, bo liczą się struktury większe od ciebie. Twoja rodzina, prawda? Twoja firma, twój zawód, twój ojciec, prawda? Zobowiązania, które na siebie jakby wziąłeś. Majątek. Majątek. No to jest trwałe, to jest to, co masz. Prawda? Czyli zobaczcie, Słońce przede wszystkim daje Saturnowi siłę do realizowania tego typu struktur, do budowania ich. Saturn ma dzięki temu energię. Super? Dla Saturna super. Prawda? Chcesz się rzucić w te wielkie cele. Natomiast słuchajcie, jak działa Saturn na Słońce? Oziębiająco. Prawda? Czyli mówi tak. Musisz się podporządkować moim celom. Te cele są ważniejsze. Nie jesteś takie, za przeproszeniem, zajebiste Słońce. Masz dziurę w skarpetce. Po robocie. I co z tego, że dostałeś się do Oxfordu, jak masz po prostu taki akcent, że i tak wszyscy wiedzą, skąd jesteś. To jest Słońce z Saturnem. Wiesz to. Po prostu wiesz, że czegoś ci brakuje. Prawda? W związku z czym no jakby Saturn przez cały czas mówi Słońcu, rób więcej, bo mi brakuje. Prawda? Czyli zobaczcie, jak masz koniunkcję Słońca z Saturnem, to trzymasz tego dziada na sobie. Prawda? Jak masz opozycję, to on ciągle jest przed tobą, trzyma lustro i mówi, zobacz, jak jesteś beznadziejny. Prawda? Jak masz kwadraturę, to raz się zerwiesz ze smyczy, prawda? A raz cię znowu ma. Raz masz wielki plan, prawda? W poniedziałek, wtorek błyszczysz, środa, czwartek leżysz i kwiczysz. Jak masz trygon, to jest lżej. Bo łatwiej jest, prawda? Ta krytyka jest mniejsza wtedy. Prawda? Jak masz sekstyl, to możesz się nauczyć skutecznego działania. Prawda? Więc jakby jesteście w stanie sami powymyślać 100 scenariuszy, prawda? Tylko cały czas pamiętamy funkcja planety, prawda? I jakby rodzaj aspektu, prawda? W którym są między sobą. I co jedna drugiej może dać. Prawda? Bo zobaczcie, w pozytywnym aspekcie Saturn daje Słońcu trwałość.
w negatywnym aspekcie gasi je, prawda? Ponieważ te dwie siły są sobie w zodiaku całkowicie przeciwstawne, prawda? Dlatego, że słońce lew to jest sierpień, złote zboże, prawda? W którym można się wytarzać i będzie super, prawda? Natomiast królestwo Saturna to jest co? Zima, nie? I możesz się wytarzać w śniegu i też będzie fajnie, prawda? Przez chwilę, bo potem będzie zapalenie płuc, nie? I ciemny grób, symbolizowany przez Saturna. Płytki zresztą, prawda? Bo bardziej się nie da wkopać w ziemię, prawda? Więc tak można powiedzieć, słuchajcie, że nie fajnie, nie? Księżyc, prawda? Tak możemy powiedzieć, słuchajcie, że księżyc na uczucia i na emocje, które symbolizuje księżyc, stale będzie wpływać to, co planeta oferuje, prawda? Czyli a księżyc z kolei będzie planecie dodawać ostrożności. Ale też zobaczcie, dobre cechy księżyca to jest intuicja, to jest przenikliwość, to jest umiejętność opieki, prawda? Więc też aspekty z księżycem nie zawsze będą łatwe, bo zobaczcie, jak mamy księżyc z Wenus, to co daje Wenus księżyca? Od czego jest Wenus w horoskopie? Miłość, piękno. Czujesz piękno, bo księżyc jest odczucia, prawda? Czyli jeżeli na przykład masz koniunkcję księżyca z Wenus, to jak kochasz, to jak kochasz? Cały kochasz, prawda? I nie siedzisz i nie gapisz się, prawda, na Zenka zza węgła, tylko przychodzisz i mówisz: Zenek, ty jesteś najpiękniejszym Zenkiem na świecie. Kocham cię, prawda? A co mówi ci Zenek na to? Nie wiem, prawda? Bo może tam mieć Saturna, prawda? I jest problem. Więc dlatego jakby tak można powiedzieć, prawda, że jakby przy księżycu problem jest wtedy, kiedy w trudnym aspekcie z nim są malefiki. Prawda? Ponieważ czego najbardziej nie lubi księżyc? Bycia straszonym. Księżyc jest od poczucia bezpieczeństwa. Prawda? Czyli Saturn, Mars, Pluton, Uran i Neptun zajmują się straszeniem księżyca. Prawda? Czyli mamy wtedy w sobie co? Niepokój. Prawda? Byle co generalnie jest dla nas groźne. Byle co wyprowadza nas ze stanu równowagi. Prawda? Więc dlatego, słuchajcie, jakby te horoskopy, zawsze trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli macie coś takiego w swoim horoskopie, to pierwsze pytanie jest, kiedy i gdzie czujesz się bezpiecznie? Prawda? Ponieważ im bardziej przerażony jest księżyc w swoim horoskopie, tym no niestety, prawda, no będziesz bardziej podatny na różnego rodzaju urazy, problemy, prawda? No i poczucie niebycia szczęśliwym w życiu. Bo księżyc odpowiada za to, jak my się czujemy sami w sobie. Merkury. Na co wpłynie Merkury? Co mówi plan Merkury? Komunikacja, prawda? Czyli słuchajcie, to ta planeta, z którą Merkury jest w aspekcie, możemy bezpośrednio jej cechy, prawda? Jakby jej przymioty, symbolizowane przez niego siły, wykorzystać w komunikacji. Czyli jeżeli masz Merkurego z Wenus, to generalnie będziesz jak mówić? Pięknie, ale o czym będziesz chciał mówić? O pięknych rzeczach, prawda? O miłości generalnie. Jak staniesz i na szkolnej akademii zasuniesz wiersz, prawda? No to wszyscy będą uciekli im, prawda, łezki, prawda? A jak masz Merkurego z Saturnem, to o czym będziesz chciał mówić? O śmierci, prawda? O poważnych sprawach, o konkretach, prawda? Po prostu. Nie bawi cię generalnie hi, hi, ha, ha. Przynajmniej jak jesteś młody, to masz młodość chmurną, prawda? Po prostu. Cierpienia młodego Wertera, po prostu, prawda? To cię generalnie bardziej kręci, prawda? Niż tam głupotki. Natomiast możesz się dzięki temu wyrażać bardzo precyzyjnie. A jak masz Merkurego z Marsem, to jak będziesz mówić? Szybko, ale jak będziesz chciał łapać? Szybko, prawda? Jaki będziesz miał refleks? Szybki, prawda? Bo zobaczcie, Merkury to są zmysły. Mars to też są zmysły, prawda? Czyli na przykład Ania ma koniunkcję Słońca z Marsem, prawda? Już zauważyła, że chciałam ją w tym rzucić, żeby zobaczyć, jak szybko złapie. Prawda? Więc tak można powiedzieć, szybciej reagujesz. Prawda? Czyli na przykład będziesz, nie wiem, lepiej wypadał w jakichś grach komputerowych, prawda, testach sprawnościowych. Ale z drugiej strony możesz być narażony na większą ilość urazów, bo będziesz się chętniej pchał w marsowe sytuacje. Szybko jeździsz samochodem, na pewno jak wścieklizna. Prawda? A ja mam Merkurego z Saturnem, jak jeszcze samochodem? Jak niemiecki emeryt. Doprowadzam do furii niektórych moich znajomych, słuchajcie. Ja jeżdżę 50 po tym mieście. To ja jestem, słuchajcie, nie trąbcie generalnie, bo się tym w ogóle nie przejmuję, nie? Prawda? Więc słuchajcie, a dlatego tak można powiedzieć, że to, prawda, jakby już widzicie, prawda? Więc Ani grożą problemy wywołane nadmierną prędkością, a mi problemy wywołane zbyt małą prędkością, prawda? Więc tak można powiedzieć, że tak można powiedzieć, słuchajcie.
Jak aspekty z Wenus, to powiedzieliśmy, prawda? Wenus wszystko upiększa, nawet Saturna upiększa. Nawet, słuchajcie, nie ma bata. Czyli jeżeli macie Saturna z Wenus w aspekcie na przykład, to Wenus chce czego? Jak już mówiliśmy, piękna, Saturn chce czego? Formy. Jeżeli mamy Wenus z Saturnem, to miłość ma być jaka? Elegancka. Ma być elegancko, to jest najważniejsza generalnie koncepcja. Oraz ma być jak? Trwale. Prawda? Ma być trwale. Nie z kwiatka na kwiatek, prawda? Wenus z Saturnem. Plus generalnie biegasz i krzyczysz, zakochałam się w Zdziśku? Nie, siedzisz i cierpisz, prawda? Za zasuniętymi zasłonami, prawda? Dlatego, że Saturn jest planetą czego? Ograniczania i ciemności, prawda? A jak już pojawia się Zdzisiek, to generalnie jak masz na przykład kwadraturę Saturna z Wenus, to co musisz zrobić, żeby być ze Zdziśkiem? Nie kwiatki i czekoladki, tylko kamienica. O tak, dziękuję, to bardzo. O, mi by się przydała jakaś kamienica. Prawda? Generalnie tak. Konkretny prezent, nie kwiatki i czekoladki. Trzeba zabić smoka, przynieść kolię z brylantem, zrobić coś konkretnego, prawda? Bo to jest sam. Powiedzieć zawsze cię tu chcę, forever and ever, prawda? Nigdy cię stąd nie wygonię. To jest Saturn, prawda? Widzicie? Ale jest łatwo? Nie jest łatwo. Prawda? I zobaczcie, ponieważ Wenus to nie tylko miłość, ale to także pieniądze i podejście do niej. Prawda? To podejście do tego, co nam się podoba. Podejście do tego, czy mamy wygodny dom, to też jest Wenus. Prawda? Więc jakby widzicie, bardzo szerokie spektrum możemy to sobie włączyć. No i poganiacz Mars, no to już widzimy. Prawda? Każda planeta, która jest z Marsem w aspekcie, słyszy od Marsa jaki komunikat? Szybciej, szybciej. Prawda? Mamy Wenus z Marsem, prawda? Generalnie spotkaliśmy swojego wymarzonego Zdziśka i co robimy? Do ataku, nie? Od razu lecimy, nie? Dzień dobry, panie Zdzisławie, prawda? Wenus z Saturnem co zrobi? Nie? Przyczaj, przyczaj, prawda? Natomiast Wenus z Marsem, ła, prawda? Dlatego słuchajcie, osoby, które mają aspekty między Wenus i Mars, i Marsem, są często uznawane za o wiele bardziej atrakcyjne. Bo taka osoba odważnie pójdzie i wypali, prawda? Czyli słuchajcie, jak chce kogoś zdobyć, to zdobędzie, ma powodzenie, walczy o swoją miłość, prawda? Ponieważ Mars każdej planecie, której się dotknie, mówi walcz o to. Walcz. Zrób jakąś zadymę, awantura ma być. Więc trzeba powalczyć o swoją miłość. Nie może być łatwo, nie może być lekko, prawda? Jak taki Wenus, w aspekcie Wenus, prawda? Na przykład mamy kwadraturę Marsa z Wenus, prawda? I nie zapłacisz takiej osobie kasy za coś. To co ona zrobi? Pójdzie do sądu, przyjdzie i powie, zaraz, zaraz, moi 15 zł, panie Miłosławo, była mi pani winna 15 zł, proszę. Z odsetkami, prawda? Wojna musi być jakaś wojna, prawda? Więc jakby, prawda, widzicie, Mars nosi ten miecz, prawda, za planetą. Merkury nosi mikrofon, prawda? Wenus nosi kosmetyczkę, poduszkę, prawda, szampana i krewetki, prawda? Co nosi Jowisz? Szczęście. Jowisz mówi, teraz idź, to jest dobra chwila. To jest ten moment, idź. Czerwony dywan rozwija, prawda? To jest dobre porównanie. Wpuszcza cię na ten czerwony dywan, prawda? Ma odpowiednie ciuchy na odpowiednią okazję. O, totalną wielką wiarę. I to jest chyba najważniejsze, wiesz, wielką wiarę, że ty po prostu wiesz, że ci się należy ten dywan, prawda? I generalnie masz tą dziurę w skarpetce. Totalne po prostu. I masz tą dziurę w skarpetce, to myślisz sobie, koniec, nie? Zdejmuję sandały i pomykam z tą dziurą, bo generalnie to było w najnowszym, generalnie, nie wiem, L, prawda? Na 15 stronie. I będzie, prawda? Bo jakby Jowisz pokazuje, że ty nie masz barier. Jowisz pokazuje, że nie masz barier. Czujesz się wszędzie wow, nie? Dlatego, że Jowisz dodaje olbrzymią ilość pewności siebie. Natomiast Saturn, słuchajcie, zniknął mi tu Saturn, słuchajcie. Trygon mi zniknął, Saturn mi zniknął. Natomiast Saturn, jeżeli jest w aspekcie, co mu? Powoli, powoli. O kurczę, normalnie, ło, prawda? O, jak żółw ociężale. Ta Saturn mówi dokładnie, a po co ci to, mówi Saturn? Po co ci to? Ale gdzież ty się będziesz pchał na ten czerwony dywan, jełopie? Przecież ty jesteś generalnie ze wsi pod Białymstokiem, gdzie tu będziesz szedł na ten obspot. Prawda? Widzicie, to jest to. Prawda? I to jest głos w nas, prawda? Bo te wszystkie planety są w nas. To są, że tak powiem, pewnego rodzaju no, części naszej osobowości. Prawda? Jakby różne nasze funkcje życiowe. Więc jeżeli Saturn dobiera się do jakiejś planety aspektem, szczególnie trudnym,
to on tej planecie mówi, gdzież tam, gdzie, po co tam idziesz w ogóle, to się nie uda. Prawda? Ewa będzie o tym więcej mówić. Prawda? I dąży do czego? Do zaniechania działania. Prawda? Ponieważ Jowisz, ognista planeta, mówi w period, prawda, do przodu, natomiast Saturn mówi prrr, prawda, stój, prawda, opóźnia, nie pozwala. Jakby symbolem Saturna jest kamień, cały czas o tym pamiętam, prawda, co robi kamień? Leży w miejscu. Albo ciąży. Albo ciąży, prawda, generalnie, dokładnie, słuchajcie. Jest jedno miejsce w Europie, gdzie kamienie skaczą, prawda, ponoć, same z siebie, jest to bardzo dziwne miejsce. W Portugalii, w Sintrze jest takie miejsce, za korkowym klasztorem. Ponoć, prawda? Jest bardzo dziwna energia. I to jest jedyne miejsce, gdzie kamienie skaczą, prawda? Chyba, że mamy trzęsienie ziemi, które kończy się naszym czym? Zgonem, nie? Znowu Saturn. I teraz słuchajcie, na następnych zajęciach, prawda? Będziemy sobie mówić o małych aspektach, ale na następnych aspektach też to, co tutaj dostali internetowi, prześlę to wam też, słuchajcie, jak ten, albo na następnych zajęciach wam rozdam w ogóle, wydrukuję wam to na następne zajęcia, jeżeli chcecie. To słuchajcie, też taki klucz do interpretacji aspektów załączyłam z planetami, prawda, czyli Słońce, Księżyc, Merkury i Wenus, ale dużo o tym mówiliśmy, prawda, więc przemyślcie sobie na następne zajęcia, bo generalnie jednym zdaniem starałam się te całe aspekty zawrzeć. Ponieważ, słuchajcie, mamy 10 po, czyli mamy już za chwilę wykład Ewy się zaczyna, więc ja już dzisiaj bardzo wam, słuchajcie, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że trochę żeśmy sobie o aspektach powiedzieli też takich oczywistości, prawda, dlatego że jest tu wśród nas wielu bardzo doświadczonych astrologów, którzy to wszystko doskonale wiedzą, ale mi się wydaje, że podstaw, nigdy za mało podstaw, da, jakby nigdy za mało opowiedzenia sobie w taki sposób, zwłaszcza, że ja ostatnio tak sobie myślę, że takie wymyślanie historii o horoskopie, prawda? Jakby co mówi jedna planeta, co odpowiada druga planeta na to, prawda? Czego one chcą? Taka trochę funkcja personifikacji tych planet w naszym horoskopie, układania o nich opowieści, jest bardzo dobrą metodą w ogóle pracy z horoskopem. Trochę taki, że tak powiem, słuchajcie, astrologiczny storytelling zaczynam uprawiać ostatnio, bo ja mam tego Merkurego silnego, to nie mogę przestać gadać. Więc dlatego, słuchajcie, tak bym powiedziała, że też, słuchajcie, wam coś takiego, słuchajcie, polecam. Prawda? I cały czas pamiętam, ta planeta w aspekcie ze Słońcem, ty to wiesz, możesz tego użyć, prawda? To jest twoja siła. Prawda? Czyli generalnie, jak masz na przykład, nie wiem, to Słońce z Wenus, tylko koniunkcja jest możliwa, to wiesz, że jesteś jaki. Piękne, że ci się należy, prawda? Że masz to dostać. I choćby, słuchajcie, wyglądał jak generalnie ostatnia żaba, tak, to i tak, słuchajcie, wiara w ciebie samego jest niezachwiana, prawda? Bo Słońce to jest wiara w nas samych, prawda? Czyli im to Słońce jest silniejsze, wspierane aspektami dobrymi, tym często ta wiara silniejsza. Księżyc czuje, prawda? Czyli jeżeli jest w aspekcie z planetą, to ty od razu to czujesz, prawda? Od razu. No to są, słuchajcie, ciekawe aspekty, bo to są tak zwane lunacje, prawda? Czyli możemy mieć nów, musimy rozważyć, czy bardziej Słońce jest podporządkowane Księżycowi, czy Księżyc Słońcu. Ludzie z nowiem są często jednotorowi. Księżyc potrafi całkowicie się Słońcu podporządkować. Poświęcasz życie prywatne, prawda? Dla kariery, dla misji, prawda? Dla pasji. Często tacy ludzie mają charyzmę, czują, że mają misję życiową. Prawda? Natomiast jak masz charyzmę i misję życiową, to co? Myjesz gary w chałupie? No nie. Prawda? W związku z czym dzieci bez hołowie, prawda? Generalnie małżonek dawno poszedł, prawda? Generalnie, a matka żałuje, że wyrodne urodziła. Prawda? Więc generalnie nie zawsze ten nóg daje się tak łatwo zrealizować. Pełnia. Prawda? To jest opozycja między Słońcem i Księżycem. Ustawicznie analizujesz siebie. Widzisz swoje wady, wiesz jaki jesteś, czujesz. Prawda? Olbrzymia intuicja ludzi, którzy się na pełni urodzili. No i najtrudniejszy aspekt osobisty, kwadratura, prawda? Ponieważ Słońce, czyli to twoje świadome ja, czy czegoś chce zupełnie innego, a twoje poczucie bezpieczeństwa jest realizowane w zupełnie inny sposób, prawda? Czyli na przykład twoje Słońce w baranie chce aktywnie zdobywać świat, a twój Księżyc w wadze, żebyśmy się już od tego raka odpięli, chce jak ze wszystkimi żyć? Dobrze, prawda? Bo czego chce Księżyc w wadze? Jak poczucie bezpieczeństwa Księżyca w wadze się wyraża? Żeby była zgoda, żeby nikt na ciebie nie krzyczał, żeby w ogóle się nie darli ludzie. A to jest możliwe, jak masz silne Słońce w baranie?
albo stawiasz na swoim, albo generalnie żyjesz ze wszystkimi dobrze, nie ma lekko. I ciągle masz konflikt, prawda, jakby w środku. Merkury, to co planeta z Merkurym wie. Twój Merkury wie to i wie to doskonale. Czyli jeżeli masz aspekty Merkurego z planetami, możesz być w tej dziedzinie ekspertem. Dążysz do tego, prawda? Od razu twój Merkury, czyli twój, prawda, jakby mózg, może użyć tych zdolności. Od razu, prawda? Czyli jak masz tego nieszczęsnego Merkurego z Saturnem, to generalnie jak się z kimś kłócisz, to schodzisz na jaki poziom? Definicji. To go załatwisz, definicja przepisy. Prawda? Jak masz Merkurego z Marsem, to go po prostu zatupiesz, prawda? Zakrzyczysz. Jak masz Merkurego z Wenus, to go omotasz, prawda? Słowami i zmienisz temat płynnie. Prawda? Jak masz Merkurek z Księżycem, to czujesz, co inna osoba chce usłyszeć i to jej właśnie powiesz. Prawda? Bardzo taki, wiecie, artystyczny, niesamowicie, słuchajcie, taki, wiecie, łączący różne plany Księżyc z Merkurem. Bardzo taki artystyczny, dobry aspekt. Zwłaszcza koniunkcje, trygony, sekstyle, piękne. Gdzie? Bo już tu był. Widzisz? O, tu. Tu. Widzisz? Bo to takie są schodkowe tabelki. Wenus. Czego się nie dotknie Wenus, to sprawia, że to jest ładniejsze. Nawet Saturn, prawda, jest ładniejszy, jak się go Wenus dotknie. Pięknie już było. No ale to jest Wenus z Saturnem. No pięknie już było, prawda? Tak, tak, takie masz podejście do życia, prawda? Wenus z Marsem chce czynić piękno, żeby było pięknie. Jest tu paskudnie, prawda? Słuchajcie, tak jak jeden mój kolega ma, słuchajcie, koniunkcję. Wenus z Marsem w byku. Nie, przepraszam, to nie ten. Ma kwadraturę, słuchajcie, Mars, Wenus w baranie, Mars w raku. Mój kumpel, słuchajcie, dobry. Pamiętam, słuchajcie, lat temu, słuchajcie, generalnie 20 ponad, wprowadził się do kamienicy na warszawskiej Pradze. W samo, słuchajcie, centrum zła. Na szwedzkiej to gniazdo, słuchajcie, ciemności się nowe objawiło, studenckie, prawda? I słuchajcie, jak się tam wprowadził, to pierwsze, co zrobił, to pomalował klatkę schodową. Te żule tego nie widziały nigdy, po prostu, słuchajcie. Pomalował klatkę schodową, po czym skutecznie zastraszył wszystkich sąsiadów, słuchajcie. Była to jedyna czysta klatka schodowa, prawda? Kwadratura Marsa z Wenus. Prawda? Po prostu. Chce coś zrobić, prawda? I ostry aspekt, to robisz to bez względu na to, czy oni tego chcą, czy nie chcą. Prawda? Teraz realizuje się w budowlance. Prawda? Więc słuchajcie, tak można powiedzieć, nie? Że Wenus z Marsem chce czynić piękno. Prawda? Z Jowiszem może być jeszcze słodziej. Prawda? Z Neptunem piękno to magia. Z Plutonem piękno to siła. Ja ci mówię, że do mnie wrócisz. Będziesz mój. Prawda? To są te słodkie romanse. Prawda? Generalnie. A potem człowiek wykrwawiony leży, nie? O świcie. Prawda? Wenus z Plutonem. Nie ma lekko. Prawda? Mars? Mam siłę na wszystko. Jeżeli jest z Jowiszem, prawda? Wielkie źródło energii. Z Saturnem nie ma siły. Prawda? Dwie przeciwstawne siły. Z Uranem zawsze, prawda? Jeżeli Uran się czegoś tyka, to chce, żeby robić to inaczej. Prawda? Jeżeli Neptun, to chce, żeby było magicznie, prawda? Żeby wszystko było powiązane. A jeżeli jest Pluton, no to chce, żeby było do kości. Do krwi ostatniej kropli z żyłu, prawda? I tam się rozkoszczaj. Prawda? Więc generalnie trudna, prawda? Jakby bardzo planeta. Wrócimy sobie do tego, słuchajcie, za miesiąc, ale za miesiąc też trochę skupimy się na małych aspektach, czyli tych podziałach zodiaku, które nie wynikają z podziału 360 stopni na 12. Prawda? Głównie, słuchajcie, skupimy się na, głównie skupimy się na kwintylu i septylu, prawda? Czyli takich aspektach małych, kompletnie dzisiaj w dzisiejszej astrologii niemodnych. Kompletnie są demodę, ale my śmiało wpłyniemy w te wody. Więc bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam już tutaj Ewę. Chwilę sobie zrobimy przerwę i generalnie zaczynamy. Pięknie dziękuję, pa, pa. Pa, pa.